Choć od tego morderstwa minęło ponad 30 lat, historia ta wciąż elektryzuje i dzieli opinię publiczną. Aktualnie toczy się debata, czy sprawa nie powinna być rozpatrzona po raz kolejny, a wyrok zmieniony. Jeden z najdłuższych procesów, jaki miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, wydaje się nadal pozostawiać nas bez wyraźnej odpowiedzi. Kto tu jest ofiarą, a kto katem? Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast Artykuł 148. Jest upalna niedziela 20 sierpnia 1989 roku. Godzina 22. Jose i Kitty siedzą w domowej biblioteczce i oglądają jedną z części przygód Jamesa Bonda, szpieg, którym nie kochał. Kobieta robi się senna, a jej głowa opada powoli na ramię męża. Żadne z nich nie ma pojęcia, że za ich plecami stoją dwaj mężczyźni, którzy w dłoniach trzymają shotguny kaliber 12. Pierwszy strzał pada z rąk młodszego i trafia w ramię gospodarza. Następnie za spust pociąga starszy z napastników. Kula trafia w tył głowy mężczyzny, który ulega niemal dekapitacji. W ciało ładują w sumie 5 kul. W tym czasie kobieta budzi się przerażona i próbuje uciec. Starszy napastnik wrzeszczy na swojego kompana, aby strzelał do niej, jednak on zaczyna panikować i kula trafia jedynie w nogę gospodyni. Ranna kobieta ślizga się i przewraca we własnej krwi, ostatkiem sił próbując doczołgać do drzwi wyjściowych. Zabrakło amunicji. Napastnicy wybiegają do samochodu, aby przeładować broń. Wracają do domu dokończyć swego makabrycznego dzieła. Stojąc na wprost kobiety, strzelają jej w twarz, powodując, że nie da się jej już rozpoznać. A potem strzelają jeszcze raz. I raz, i raz, i raz. Wracają do mężczyzny. Trzeba mu jeszcze przestrzelić kolano. Jej zresztą też. Po niemal 2 godzinach, o 23:47, dyspozytor otrzymuje zgłoszenie od syna Jose i Kitty, który informuje, że ktoś zamordował jego rodziców. Brzmi jak koszmar. O nie. Wszystko jeszcze przed nami. Pierwsza z ofiar, Jose Menendez, urodził się w 1944 roku w Hawanie na Kubie, w średnio zamożnej rodzinie sportowców. Jego ojciec był znanym piłkarzem, a matka świetną pływaczką. Gdy miał 16 lat, do władzy doszedł Castro i rodzice, nie widząc w jasnych barwach przyszłości swojego syna, postanawiają wysłać go z Kuby do Stanów Zjednoczonych, razem z narzeczonym jednej z sióstr, Jose. Osiedlają się wtedy w Pensylwanii. Młody chłopak nie mówi i nie rozumie języka angielskiego, ale jego upór i determinacja umożliwia mu szybko nadrobić braki w liceum. Po szkole dorabia gdzie tylko może, jednak problemy finansowe, z jakimi się zmaga, nie pozwalają mu spełnić jego największego marzenia – ukończenia koledżu ze stowarzyszenia Ivy League, czyli jednego z 8 prestiżowych, prywatnych uniwersytetów. Przysięga sobie wtedy, że zrobi wszystko, aby jego dzieci w przyszłości dostały taką szansę. Jose odziedzicza po rodzicach talent sportowy.
podobnie jak matka, jest wyśmienitym pływakiem i otrzymuje sportowe stypendium na Illinois University. Przez pewien czas utrzymuje się nawet z tego stypendium, ale ostatecznie rezygnuje ze sportu, aby skupić się na studiach. Jego koledzy wspominają później, że był ponury i wycofany, aż poznał kobietę, w której totalnie się zakochał. Tą kobietą jest Mary Louise Anderson, nazywana Kitty, starsza od Jose o 3 lata. Kitty wychowywała się na przedmieściach Chicago w rodzinie klasy średniej. Ojciec prowadził firmę, a matka zajmowała się domem i wychowywała dzieci. Nie był to jednak szczęśliwy dom. Z powodu przemocy oraz zdrady ojca dochodzi do rozwodu. Po tym rozstaniu jej matka staje się zgorzkniała i bardzo nieszczęśliwa. Ta sytuacja tak wpłynie na Kitty, że będzie powtarzała, że rozwód to coś najgorszego, co może się przydarzyć rodzinie. I ona w swoim dorosłym życiu zrobi wszystko, aby temu zapobiec. W 1958 roku Kitty dostaje się na studia. Zaczyna również pracować w Uniwersyteckim Wydziale Radiowo-Telewizyjnym. To właśnie to doświadczenie otwiera na świat młodą dziewczynę i wydaje się być świetnym planem na karierę zawodową. Ośmielona Kitty podczas ostatniego roku studiów postanawia wziąć udział w konkursie piękności. I wygrywa go. Jose i Kitty poznają się, kiedy on jest pierwszoroczniakiem, a ona właśnie kończy trzeci rok uniwersytetu. Bardzo szybko się w sobie zakochują i stają niemal nierozłączni. Jej imponuje pracowitość i plany na przyszłość chłopaka. On widzi w niej nie tylko zewnętrzne piękno. Ale w latach 60. związek blond piękności z młodszym o 3 lata latynosem był czymś co najmniej ekstrawaganckim. Ludzie z uniwerku wytykają ich palcami, pozwalają sobie na niewybredne komentarze. Rodziny obojga również nie są zachwycone ich pomysłem na wspólne spędzenie reszty życia. Rodzice chłopaka uważają, że jest on za młody na ślub, a jego wybranka jest poniżej ich pozycji społecznej. Bliscy Kitty natomiast są dość zaskoczeni, że dziewczyna na swojego męża wybrała właśnie Kubańczyka. To wszystko spowodowało, że Jose i Kitty uciekają i pobierają się potajemnie w 1963 roku. Po ślubie przeprowadzają się do Nowego Jorku, a Jose przenosi się z Illinois do Queens College. Dziewczyna w tym czasie znajduje pracę w szkole i porzuca plany na uzyskanie magistra i rozpoczęcie kariery w telewizji. Wszystko po to, by jej mąż mógł ukończyć studia i spełnić swoje marzenia o karierze zawodowej. W 1967, a więc po 4 latach od przeprowadzki do Nowego Jorku, mężczyzna kończy z wyróżnieniem studia i rozpoczyna pracę w międzynarodowej firmie księgowej Coopers & Lybrand. A Kitty wciąż uczy w szkole podstawowej. Po roku, czyli w 1968, na świat przychodzi ich pierwszy syn, Lyle. Jose daje do zrozumienia żonie, że to najwyższy czas, by zakończyła swoją karierę zawodową i poświęciła się w pełni wychowaniu syna i dbaniu o dom. On w tym czasie zaczyna piąć się po szczeblach kariery i zostaje przechwytywany przez kolejne firmy. W 1971 roku jest dyrektorem w dziale leasingu samochodów w firmie Hertz, co skutkuje przeprowadzką z Illinois do New Jersey. Wtedy też, 27 listopada 1971 roku, rodzi się ich drugi syn, Eric. Po 2 latach Jose jest dyrektorem finansowym firmy, a gdy kończy 35 lat, jest światowym dyrektorem generalnym Herca. W następnych latach zostaje przeniesiony do segmentu odpowiedzialnego za branżę rozrywkową. Firma ma potężne problemy finansowe i zwierzchnicy twierdzą, że Jose to jedyny człowiek, który może ich uratować. Dzięki kontaktom, które nawiązywał w wytwórni, zostaje zauważony przez konkurencję, która proponuje mu posadę prezesa Live Entertainment w Kalifornii. Firmy, która w tamtym czasie produkowała takie hity jak na przykład Rambo. Jose bez wahania podejmuje decyzję o przeprowadzce, czym nie jest zachwycona jego żona. Dom, który mieli w Princeton, w New Jersey, i grono przyjaciół jest dla niej wszystkim,
Przez ostatnie 16 lat życie rodziny kręciło się wokół Jose, a jej marzenia o karierze telewizyjnej legły w gruzach. Przez to Kitty staje się zgorzkniała i bardzo nieszczęśliwa. W dodatku jej mąż od lat prowadzi podwójne życie. Ma długoletnią kochankę w Nowym Jorku i co rusz do kobiety docierają informacje o tym, że jej druga połowa jest stałym bywalcem burdeli. Ludzie go nie znoszą. Jest tyranem i bez mrugnięcia okiem potrafi zwalniać setki pracowników. Upokarza ich, wyzywa i szykanuje. Nie ma najmniejszych skrupułów. Wszystko, co go otacza, musi być perfekcyjne. Najprawdopodobniej wstydzi się swojego pochodzenia, bo gdy dostaje nagrodę dla biznesmena latynowskiego pochodzenia, uznaje to za zniewagę. Ludzie go nienawidzą i życzą mu jak najgorzej. Kitty coraz częściej sięga przez to do kieliszka. Nie stroni od leków uspokajających. Cierpi na depresję. Ale Jose postanawia, że rodzina przeniesie się do Calabasas, przedmieści wyższej klasy średniej w Kalifornii. Mężczyzna od początku ma plan na swoich synów. Uważa, że w przyszłości muszą być kimś absolutnie wyjątkowym. Od najmłodszych lat Lyle i Eric mają rozplanowany nie tylko każdy dzień, ale i każdą godzinę swojego życia. Mogą jeść tylko to, co zaakceptuje ojciec, uczęszczać na zajęcia, które według niego były przydatne i spotykać się tylko ze znajomymi, których on toleruje. Mają być zwycięzcami, ludźmi sukcesu, tak jak on. Środki nie mają znaczenia, dla niego liczy się tylko cel. Presja, jaką narzuca, powoduje u dzieci jąkanie, bóle brzucha i wymioty. Niestety chłopcy nie są tak idealni, jakby on sobie tego życzył. Szybko okazuje się, że są przeciętnymi uczniami, którzy mają problemy z koncentracją i są mniej dojrzali od swoich rówieśników. Nauczyciele zauważają też inny problem. Rodzice pozwalają chłopcom na oszustwa. Ich prace domowe wykonuje ktoś inny, najprawdopodobniej matka. Bracia muszą być też w oczach swoich rodziców świetnymi sportowcami. To właśnie sport, jak uważa ojciec, nauczy ich dyscypliny i ducha rywalizacji. I trzeba przyznać, że młodzi Menendezowie są bardzo dobrymi tenisistami. Ale Jose marzy o tym, aby jego synowie mieli wszystko to, czego on mieć nie mógł. Czyli na przykład edukacji na prestiżowej uczelni. Pierwszy z jego synów, Lyle, nie planuje iść na studia, lecz przy wsparciu finansowym swojego ojca chce otworzyć małą knajpkę. Jednak reakcja Jose na ten pomysł jest do przewidzenia. W 1986 roku, po odrzuceniu kandydatury przez Uniwersytet Princeton, Lyle zapisuje się do lokalnego koledżu, aby w kolejnym roku znów ubiegać się o tę prestiżową i wymarzoną przez ojca uczelnię. I udaje mu się. Rok później dostaje się na Princeton, ale to nie wyniki w nauce, ale te w sporcie oraz jego pochodzenie etniczne mają zaważyć na pozytywnej odpowiedzi. W tym samym roku Lyle poznaje i zaręcza się ze starszą o 5 lat tenisistką i kelnerką Jamie Pisarsik. To doprowadza jego matkę i ojca do wściekłości. Jose widzi w synu samego siebie za młodu i za wszelką cenę chce tę dwójkę rozłączyć, aby syn nie zmarnował swojej świetlanej kariery. Kitty natomiast uważa, że Jamie nie jest odpowiednią partią dla jej syna. Na jej miejscu widzi raczej kogoś z wyżyn społecznych. Tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego narzeczona Lyla postanawia przenieść się do Alabamy i tam szlifować swoją naukę gry w tenisa. Lyle natychmiast jedzie tam za nią. Oszalały z wściekłości Jose postanawia zasponsorować dziewczynie europejską trasę turniejów tenisa, wierząc, że to pozwoli na rozdzielenie tej dwójki. Nic bardziej mylnego. Lyle wyrusza za ukochaną i do Europy. Ale Jose przemawia w końcu synowi do rozsądku i ten zjawia się na inauguracji roku szkolnego. By rozpocząć naukę na uniwersytecie, chłopak podpisuje list z obietnicą przestrzegania kodeksu honorowego Princeton. Szybko jednak go łamie. Już podczas pierwszego semestru dopuszcza się plagiatu, kopiując pracę swojego partnera z zajęć. Zostaje zawieszony na rok. Kiedy tylko ojciec się o tym dowiaduje, natychmiast jedzie do Princeton. Próbuje przekonać prezydenta uczelni, że kara jest zbyt wysoka i ofiarować szkole pokaźną sumę.
Nic z tego. Syn może powrócić w szeregi uniwersytetu dopiero w 1988 roku. Do ojca powoli zaczyna docierać, że jego synowie są rozpieszczeni do granic możliwości i roczna przerwa w nauce nie będzie traktowana przez Lyla jako kara, a raczej jako czas na zabawę i randkowanie ze znienawidzoną przez rodziców Jamie. Postanawia więc, że pierworodny będzie pracował w jego firmie. Lyle jest w szoku, kiedy widzi, w jaki sposób ojciec traktuje innych pracowników. Ale jest tym też trochę ośmielony i sam pozwala sobie na więcej niż może. Koledzy z pracy nie lubią go. Nie tylko dlatego, że jest arogancki, ale widzą jego niekompetencje i ignorancję. Dlatego wspólnik Jose podejmuje decyzję o zwolnieniu chłopaka. Kiedy Lyle powraca na uczelnię jesienią, dochodzi do pewnego incydentu. Chłopak orientuje się, że będzie dzielił pokój z innym studentem i wyrzuca jego rzeczy na korytarz. Nie podoba się to władzom uczelni, ale jak zwykle z pomocą pojawia się ojciec, który dla swojego syna załatwia jednoosobowy pokój w akademiku. Chłopak rzadko uczęszcza na zajęcia, studiowanie wcale go nie interesuje. W lutym 1989 roku narzeczona Lyla poznaje go z Donovanem Goodrow. Chłopcy szybko się zaprzyjaźniają, z czego zadowoleni są państwo Menendez. Donovan z największą przyjemnością odrabia za pieniądze prace domowe Lyla, dzięki czemu rodzice nie muszą się już martwić o to, że ich syn nie skończy uniwersytetu. Jednak on coraz częściej mówi o chęci przeniesienia się na uniwersytet w Kalifornii. Jest zmęczony Princeton i wiecznymi dojazdami, aby się spotkać z rodziną. Ten pomysł nie podoba się ojcu. W międzyczasie jego przyjaciel Donovan zostaje oskarżony o kradzieże na innych uczniach i w popłochu ucieka z akademika, pozostawiając w nim swój portfel z dokumentami. Drugi z synów państwa Menendez, Eric, dorasta w cieniu starszego brata Lyla, jednak bardzo chce mu zaimponować, zdobyć jego uznanie. Kiedy jeszcze oboje mieszkali w Princeton i chodzili do tamtejszego liceum, byli uważani za samotników, którzy lubią tylko swoje towarzystwo i śmieją się tylko z własnych dowcipów. Eric również jest przeciętnym uczniem, za którego matka odrabia zadania domowe. Gdy w 1986 przeprowadza się z rodzicami do Calabasas w Kalifornii, podczas gdy Lyle rozpoczął wtedy studia w Princeton, Kitty nakazuje Ericowi znaleźć sobie dziewczynę. Ojciec podejrzewa, że Eric może być gejem, a tego nie byłby w stanie zaakceptować. Eric nie jest wprawdzie homoseksualistą, ale z dziewczynami też mu się zupełnie nie układa. Koleżanki uważają, że jest zarozumiały, arogancki i buntowniczy. I chociaż w końcu znajduje sympatię, która zresztą przypada do gustu rodzicom, to najbliższą relację Eric nawiązuje w liceum ze swoim przyjacielem Craigiem. Craig jest kapitanem drużyny tenisowej, w której młody Menendez jest graczem numer jeden. Chłopcy spędzają ze sobą mnóstwo czasu, piszą nawet wspólnie amatorski scenariusz filmowy pod tytułem Przyjaciele. Opowiada on historię syna, który postanawia zamordować całą swoją rodzinę. Po to, by odziedziczyć po nich majątek wart 157 milionów dolarów. W lipcu 1988 roku, a więc rok przed morderstwem państwa Menendez, Lyle, który wraca do Kalifornii na wakacje, i jego młodszy brat obrabowują kilka domów w swoim sąsiedztwie. Pomimo iż Jose Menendez zdążył dorobić się już majątku wartego miliony dolarów, to chłopcy mają dość proszenia go o pieniądze i wysłuchiwania, jak ciężko na nie pracuje. Z sąsiednich domów kradną biżuterię i banknoty o łącznej wartości 100 tysięcy dolarów. Wpadają podczas rutynowej policyjnej kontroli, kiedy to w samochodzie zostają znalezione skradzione fanty. Jose wpada w szał. Nie dlatego, że jego synowie kradną, ale dlatego, że zostali złapani. Pada wtedy zdanie, które w późniejszych latach będzie jeszcze wielokrotnie przywoływane. Zawiedli go, bo byli jak głupie owce, nie jak liderzy. Ojciec oddaje pieniądze sąsiadom, ale jak to mówią, niesmak w tej bogatej dzielnicy po wybrykach młodych Menendezów pozostał. Pomimo iż czyn ten można było zakwalifikować jako przestępstwo, a dokładnie włamanie z kradzieżą, chłopcom udaje się z tego wyjść bez rysy w kartotece. Oczywiście wszystko dzięki ojcu.
Zatrudnia świetnego prawnika, który wypracowuje porozumienie z sędzią. Erik, jako małoletni, bierze całą odpowiedzialność na siebie i zostaje skazany na prace społeczne oraz terapię. A Lyle bez szwanku powraca na uczelnię. Sąsiedzi są zażenowani. Młodzi Menendezowie nie wykazują żadnej skruchy. Chodzą z wysoko podniesionymi głowami i cwanymi uśmieszkami, bo znów udało im się wyjść cało z opresji. Jose postanawia, że powinni opuścić swoją willę w Calabasas i przeprowadzić się do Beverly Hills. Twierdzi, że jego rodzina na przedmieściach nie jest bezpieczna. Najprawdopodobniej Menendez chce jak najszybciej opuścić sąsiedztwo tylko dlatego, że mieszkańcy plotkują coraz śmielej o innych kradzieżach i wybrykach, w których bracia rzekomo mieli swój udział. Nowy dom w Beverly Hills to warta 4 miliony dolarów rezydencja, którą niegdyś wynajmował Prince, a także książę saudyjski. Są tam marmurowe posadzki, 6 sypialni, basen i kort tenisowy, aby chłopcy mogli szlifować swoje umiejętności. Nastaje lato roku 1989. Jose świetnie sobie radzi w roli producenta w firmie Life. Jego kontrakt zostaje przedłużony o 2 lata. Dodatkowo firma postanawia odpowiednio ubezpieczyć swojego kluczowego człowieka. Są to 2 polisy, jedna na 15 milionów dolarów, która zabezpieczała korporację, a druga polisa osobista na 5 milionów, które w razie jego śmierci mają przypaść rodzinie Jose. Lyle, który po rocznym zawieszeniu na uniwersytecie jest na okresie próbnym, nie ma najlepszych wieści w związku ze zbliżającym się końcem semestru. Ma fatalne oceny. Donowana, który pisał za niego pracę, już nie było, a do tego został ukarany dyscyplinarnym testem za zniszczenie stołów bilardowych podczas jednej z imprez, którą zorganizował. Po tym, jak z przyjacielem zdewastowali trawnik na polu golfowym, Lyle traci prawo jazdy, a jego rodzice członkostwo w country klubie w Princeton. Jose oczywiście dokonuje pełnego zwrotu za wszystkie zniszczenia, ale to właśnie wtedy dociera do niego, że to może nie cały świat sprzymierzył się przeciwko jego synom, tylko to z nimi coś jest nie tak. Rodzice jednej rzeczy są pewni. Ich synowie kochają pieniądze. Duże pieniądze. Mając nadzieję, że może groźbą dotrą do rozkapryszonych dzieci, dają im do zrozumienia, że jeśli ich postępowanie się nie zmieni, to zostaną wykluczeni z ich ostatniej woli. 19 lipca 1989 roku, a więc miesiąc przed śmiercią, Kitty odbywa rozmowę z doktorem Ozilem, psychoterapeutą zajmującym się jej synami od czasu rabunków w Calabasas. Z tego spotkania wychodzi przerażona. Od teraz zamyka na noc drzwi swojej sypialni. W szafie trzyma 2 karabiny. Odbiera synom klucze do domu i nawet jeśli wracają późno w nocy, schodzi, wpuszcza ich do środka, po czym pospiesznie wraca do sypialni i zamyka się. Boi się ich. Swojemu psychiatrze mówi, że jej dzieci są narcyzami bez sumienia i wykazują oznaki socjopatii. Mimo narastających napięć w domu, Jose i Kitty chcą naprawić relacje z synami i zabierają ich na połów rekinów wyczarterowanym jachtem. Na niewiele się to zdało. Załoga i pracownicy tego statku zeznają później, że chłopcy robili wszystko, aby się odseparować od swoich rodziców i stać jak najdalej od nich. Byli zszokowani tym, jak niewdzięczni i rozkapryszeni byli ci młodzi mężczyźni. 20 sierpnia 1989 roku, mniej więcej minutę po telefonie Lyle'a na policję, mundurowi przybywają na 722 Elm Drive. Słyszą przeraźliwe krzyki i widzą 2 młodych mężczyzn wybiegających frontowymi drzwiami i upadających na kolana na trawę. W kółko krzyczą jeden przez drugiego, a młodszy biega po trawniku i próbuje rozbić swoją głowę o drzewo. Starszy asekuruje Erika, aby ten nie zrobił sobie krzywdy. Policjanci wchodzą do pustej i cichej willi. Znajdują ciała Kitty i Jose Menendezów. Do sprawy zostaje natychmiast powołany Les Zoller, który uchodzi za najlepszego śledczego departamentu policji w Beverly Hills. Kiedy ten dociera do willi,
jest zszokowany. Nic wartościowego nie zostało skradzione, nikt też do tego domu się nie włamał. Ale miejsce zbrodni to istny Armagedon, dzieło szaleńca żądnego krwi i spustoszenia. Bracia zostają przewiezieni do komisariatu policji. Ich przesłuchanie trwa jedynie 20 minut. W tym czasie Erik dostaje napadu histerii, a Lyle metodycznie odpowiada na pytania i opowiada o przebiegu dnia. O ich grze w tenisa na domowym korcie, o wizycie w kinie, a potem o spotkaniu ze znajomymi i powrocie do domu, gdzie zastali masakrę. Lyle zdążył jeszcze dodać, że matka była na skraju załamania nerwowego, że nadużywała leków i zachowywała się ostatnio dziwnie. Zapytany, czy wie, kto mógł to zrobić, bez wahania odparł, że mogła to być mafia. I tyle. Tyle zdążył powiedzieć, nim Erik dostał kolejnego ataku histerii i braci odwieziono do hotelu. Policja nie podejrzewa pogrążonych w żałobie braci, dlatego też nie poddaje ich rutynowym badaniom. Po 3 dniach od zabójstwa wykonana zostaje sekcja zwłok. Jako pierwsze zanalizowano ciało ojca. Rana na głowie Jose jest tak duża, że mieści się w niej pięść dorosłego człowieka. W ranie znaleziono także smołę, co świadczy o tym, że strzelba była dosłownie przystawiona do tyłu głowy mężczyzny. Inne rany wykazują, że zabójcy oddawali też strzały stojąc twarzą w twarz z ofiarą. Kitty została postrzelona w lewy policzek. Strzał przeciął również jej mózg, wyrwał 4 przednie zęby, złamał żuchwę. Najbardziej rozległa rana rozpościera się od prawego policzka przez nos do końca lewego policzka. Nie można jej rozpoznać. W jej ciele znalazł się też śród, którego nie dopatrzono się u jej męża. Świadczy to o tym, że w trakcie zabijania kobiety broń została przeładowana. Podobnie jak mąż, ma przestrzelone kolano. Badania dowiodły, że był to ostatni strzał w kierunku kobiety i wykonano go pod zupełnie innym kątem niż pozostałe. Śledczy wysuwają teorię, że jest to próba zatuszowania prawdziwego motywu zbrodni i upozorowania go na zemstę mafii. Pierwsze nabożeństwo żałobne małżeństwa Menendez odbywa się 25, a drugie 28 sierpnia. Na pierwsze synowie przybywają spóźnieni o godzinę. Lyle jest spokojny, opanowany. Młodszy z braci ma spuchniętą czerwoną twarz i wygląda na zestresowanego. Nabożeństwo jest bardzo wymyślne w porównaniu z tym drugim, który odbywa się w kaplicy uniwersyteckiej w Princeton. Erik jest zbyt zdenerwowany, aby mówić, za to jego starszy brat przez 30 minut opowiada o tym, jak wiele rodzice dla nich znaczyli. Po pogrzebie Lyle niemal natychmiast podejmuje decyzję, że nie wróci na studia, a rozpocznie karierę w biznesie. Erik stoi na rozdrożu, czy rozpocząć naukę na Uniwersytecie Kalifornijskim, tak jakby sobie tego życzyli rodzice, czy poświęcić się grze w tenisa, jego największej pasji. Wkrótce po śmierci rodziców synowie wpadają w szał zakupów. Już w 72 godziny po tragedii kupują 3 Rolexy, następnie niemal $700 000 wydają na samochody, ubrania, biżuterię. Większą część majątku stanowi dom w Calabasas, który Menendezowie kupili, ale nigdy w nim nie zamieszkali, no i oczywiście willa w Beverly Hills. Po odliczeniu kredytów obie nieruchomości wyceniono na $5,7 miliona. Jose był też właścicielem 330 tysięcy akcji Live Entertainment, kilku samochodów, a majątek małżeństwa wyceniono na $14 milionów. Jednak po odjęciu podatków i innych zadłużeń chłopcy dziedziczyli zaledwie 2 miliony. To olbrzymie pieniądze, ale nie tego spodziewali się Erik i Lyle. Po jakimś czasie jeden z przyjaciół Erika powie, że spodziewali się majątku w wysokości 90 milionów. Wierzyli, że ojciec ukrył jeszcze 75 milionów na tajnym koncie szwajcarskim. Ale chłopcy tym doniesieniom zaprzeczą. Po około tygodniu od śmierci rodziców, dyrektorzy Live Entertainment zapraszają młodych Menendezów na spotkanie, aby porozmawiać z nimi o aktywach, jakie rzekomo mieli dostać z polisy ojca, kluczowego pracownika tejże firmy.
bracia przeżywają szok. Okazuje się, że opiewająca na 5 milionów polisa ubezpieczeniowa jest nieważna, ponieważ ich ojciec nie przeszedł pomyślnie egzaminu fizycznego. Eric i Lyle nie chcą wrócić do domu, gdzie doszło do krwawej masakry. Mieszkają więc w hotelu, tłumacząc to obawą przed śmiercią z rąk gangsterów, którzy zabili ich rodziców. Zatrudniają ochroniarzy, a nawet noszą kamizelki kuloodporne. Za pierwszy rachunek hotelowy, którego znaczną część stanowi obsługa pokoju i przejazdy limuzyną, zapłaci Life Entertainment. Po jakimś czasie mieszkania w różnych hotelach, bracia podejmują decyzję o wynajęciu sąsiednich apartamentów w Marina del Rey. Wpłacają również zaliczkę za penthouse wart 990 tysięcy dolarów. Ostatecznie jednak go nie kupią, ponieważ przeliczają się co do swojej zdolności finansowej. Chłopcy postanawiają też poprawić sobie humory nowymi samochodami. Lyle zamienia swoją Alfa Romeo na Porsche 911, a Eric Forda Escorta na Jeepa Wranglera. Lyle, który zrezygnował z nauki, rozpoczyna karierę biznesmena. Zakłada Menendez Investment Enterprises, do której zaprasza swoich kolegów z uniwerku. Wynajmuje biuro i wyposaża je w drogie meble. Żaden z jego przyjaciół, zresztą podobnie jak on, nie ma doświadczenia zawodowego. Oczywistym więc jest, że ta inwestycja jeszcze przed rozpoczęciem skazana będzie na niepowodzenie. Ale Lyle ma jeszcze jedną zachciankę. Chce mieć restaurację. I właśnie nadszedł idealny moment, aby spełnić swoje marzenie. Początkowo chce kupić pizzerię naprzeciwko głównej bramy Uniwersytetu Princeton, ale obraża jej właściciela i do transakcji nie dochodzi. Ostatecznie kupuje inny lokal za 550 tysięcy, przepłacając okrutnie, gdyż podobno wart był zaledwie 200. Eric stawia na sport, to co kochał najbardziej. Zatrudnia profesjonalnego trenera tenisa za około 60 tysięcy rocznie, zaczyna podróżować i grać w turniejach na całym świecie. W międzyczasie detektyw Zoller i jego partner mają wielkie trudności z wytypowaniem podejrzanych. Wynika to głównie z faktu, że jest ich zwyczajnie zbyt wielu. Prowadząc wywiady środowiskowe, właściwie nie słyszą niczego pozytywnego na temat głowy rodziny Menendezów. Ma mnóstwo wrogów. Ale jeden z przyjaciół małżeństwa podczas rozmowy ze śledczymi mówi: "Nie mam żadnych podstaw, ale zastanawiam się, czy nie zrobili tego chłopcy?" Detektyw Zoller zastyga w bezruchu i wytrzeszcza oczy, prosząc o rozwinięcie myśli. A mężczyzna mówi coś niezwykle dziwnego. Chłopcy zawsze byli grzeczni, zbyt uprzejmi wobec dorosłych. Fałszywie uprzejmi. I to wydaje mi się totalnie nieprawdziwe. Śledczy zaczynają przyglądać się temu, z jaką rozrzutnością bracia robią zakupy. Ich rodzice zostali zamordowani 20 sierpnia, a do końca roku 1989 zdążyli wydać ponad milion dolarów. To daje im motyw. Kolejną rysą jest odkrycie, że Lyle wykasował Nowy Testament swojej matki z jej komputera, a następnie 31 sierpnia wynajął eksperta komputerowego, aby ten sprawdził, czy ktokolwiek będzie mógł ten plik odzyskać. 24 października Zoller przesłuchuje Erika. Detektyw pyta, czy ten dogaduje się ze swoim starszym bratem i czy nie przeszkadza mu to, że Lyle wydaje tak duże pieniądze. Wtedy z ust Erika pada zdanie: "On jest taki jak mój ojciec." O tym konflikcie doniósł policjantom Craig, przyjaciel Erika, ten sam, który opowiedział o plikach w komputerze matki. Po tym przesłuchaniu Eric jest niesamowicie wzburzony, bardzo chce podzielić się swoimi obawami z bratem. Ten jednak jest nieosiągalny, bo zajmuje się swoimi biznesami w Princeton. W poszukiwaniu wsparcia młody Menendez idzie do swojego długoletniego terapeuty, Jeroma Ouziela. Jest 31 października 1989 roku, święto Halloween. Podczas sesji panowie rozmawiają i spacerują wspólnie po Beverly Hills. Ouziel pyta o depresję Erika, o jego myśli samobójcze. Kierują się w stronę biura lekarza. Gdy są tuż przed drzwiami, Eric opiera się o parkometr i mówi: "Zrobiliśmy to. Zabiliśmy rodziców."
rozpoczyna swoje wyznanie od opowieści o serialu Billionaire Boys Club, za którego produkcję odpowiadała firma Jose. Fabuła serialu zainspirowała ich do zabicia ojca, który planował wydziedziczenie synów. Problemem miała być Kitty. Jej zabić nie chcieli, ale nie mieli pomysłu, jak pozbyć się ojca i jednocześnie oszczędzić matkę. W tym momencie dr Ozier przerywa Ericowi i każe mu jak najszybciej sprowadzić do swojego gabinetu Lila. Chłopak jednak nie przestaje zdradzać szczegółów zbrodni. Najpierw, na 2 dni przed zabójstwem, pojechali do San Diego kupić broń. Wykorzystali do tego dokumenty, które w akademiku pozostawił były przyjaciel Lila, Donovan. Nie musieli się bać o odciski palców. W końcu mieszkali z rodzicami, więc ich ślady były czymś normalnym. Po wszystkim pojechali na Mulholland Drive i Eric czekał, aż przejadą wszystkie samochody, a następnie wyrzucił strzelby do kanionu. Na stacji benzynowej wyrzucili do kosza łuski, poplamione krwią ubrania i buty. Potem pojechali na premierę nowego filmu o przygodach Bonda. Mieli pecha, bo wyprzedały się wszystkie bilety, więc obejrzeli Batmana. Spotkali jeszcze znajomych. No, a potem wrócili do domu i wezwali policję. What's the problem? What's the problem? Don't kill my parents. Pardon me? Don't kill my parents. What? Who? Nagle do gabinetu wpada zziajany Lyle. Jest wściekły. Zaczyna grozić doktorowi Ozielowi, że ten nie może wyjawić ich sekretu, bo obowiązuje go tajemnica lekarska, a jeśli postanowi ją złamać, to wtedy oni złamią jego. Trzęsie się, jest rozjuszony i nie może uwierzyć, że jego młodszy brat mógł komuś zdradzić ich tajemnicę. Krzyczy do Oziela, że ich ojciec byłby z nich dumny, bo to przecież zbrodnia doskonała. Terapeuta zamiera w bezruchu. Serce z przerażenia tłucze się tak głośno, że ma wrażenie, że słychać je w całym pomieszczeniu. Patrzy im głęboko w oczy i pyta, czy była to zbrodnia w afekcie, popełniona w wielkich emocjach? Mężczyźni nie odpowiadają mu na to pytanie. Bo jeśli jednak była to wykalkulowana zbrodnia, za którą stoi osiągnięcie konkretnego celu lub korzyści, to może być ona uznana za zachowanie socjopatyczne. Bracia spoglądają na siebie i odpowiadają niemal chórem. Jesteśmy socjopatami. 2 dni później bracia ponownie umawiają się na wizytę u terapeuty. Już od progu Lyle przypomina lekarzowi, że nie żartuje. Jeśli ten piśnie choć słowo, podzieli los jego rodziców. Mówi też, że rozważali już zabicie go, aby tajemnica nie wyszła poza ten gabinet. W świetle prawa taka groźba usuwa barierę poufności i doktor może zgłosić na policję nękanie ze strony pacjentów, a w konsekwencji wyjawić ich czyn. On jednak tego nie robi. Zaczyna natomiast nagrywać ich spotkania i notować ich przebieg. 17 listopada detektyw Zoller przesłuchuje po raz kolejny przyjaciela Erika Craiga, a ten znów ma dla śledczych rewelacje. Twierdzi, że Erik przyznał mu się do zbrodni już w kilka dni po morderstwie. W tę feralną niedzielę bracia planowali kupić alkohol. Lyle wysłał Erika do domu, by przyniósł swój fałszywy dowód osobisty. Gdy ten w końcu znalazł dokument i szedł już do samochodu, spotkał Lyle'a stojącego ze strzelbami, który mu powiedział: zróbmy to teraz. Plan był taki, aby to Lyle zabił ojca, a Erik matkę. I o ile starszy brat bez wahania zabił Jose, to młodszy wpadł w panikę i nie mógł zastrzelić matki, a tylko ją ranił. Wtedy ona zaczęła uciekać. Im skończyła się amunicja, musieli więc pójść do samochodu, przeładować ją. Wrócili, a Lyle dokończył robotę za młodszego. Kiedy matka już nie żyła, Erik oddał jeszcze 2 strzały w jej twarz. Zeznanie Craiga jest przełomem, ale detektywi poza nim niestety nie mają żadnych dowodów. Postanawiają więc, że przyjaciel umówi się z najmłodszym Menendezem i nagra ich rozmowę. Spotkanie przyjaciół zostaje zaplanowane na 29 listopada. Craig niespodziewanie zaczyna wypytywać Erika o rodziców i o tamtą noc.
Nagle widzi lodowate spojrzenie swojego przyjaciela, który tonem nieznoszącym sprzeciwu cedzi, że ani on, ani jego brat nie mają nic wspólnego z morderstwem swoich rodziców. I chociaż ten podstęp teoretycznie okazuje się fiaskiem, to reakcja Erika tylko utwierdza detektywów w przekonaniu, że coś jest na rzeczy i są na właściwym tropie. Mijają miesiące. Śledczy mają tylko poszlaki, aż 5 marca 1990 roku na komisariat zgłasza się Judalon Smith, kochanka doktora Auziela. Była ona świadkiem rozmowy braci z terapeutą 31 października. Siedząc na korytarzu, usłyszała, jak Lyle wrzeszczał na brata, że nie powinien był nikomu zdradzać ich wspólnej tajemnicy i że teraz będą musieli zabić Auziela. Na to młodszy miał odpowiedzieć, że nie może go przed tym powstrzymać, ale on już nie ma siły i niech tamten robi to, co musi. Po czym wybiegł z gabinetu. Następnie kobieta słyszała, jak Lyle grozi Auzielowi śmiercią, ironicznie życzy powodzenia i sam także wychodzi. Kobieta poinformowała też śledczych, że lekarz wciąż prowadzi terapię Menendezów i nagrywa te spotkania. 3 dni po tym zeznaniu policja dostaje nakaz i wkracza do gabinetu doktora. Zabezpiecza 17 taśm audio i 7 stron notatek, w których bracia nie tylko przyznają się, ale też opisują szczegóły morderstwa, którego dopuścili się na swoich rodzicach. 8 marca około godziny 13 mundurowi zatrzymują Lyle'a, który jeepem swojego młodszego brata jedzie z przyjaciółmi na lunch. Wprawdzie chcą braci aresztować równocześnie, jednak młodszy z nich jest w tym czasie w Izraelu, na turnieju tenisowym. Zastanawiają się, co zrobi Erik. Ucieknie z Izraela? Ten jednak sam decyduje się poddać. Wraca do kraju 11 marca, na lotnisku czeka już na niego policja i natychmiast odtransportowuje go do aresztu. Ale śledczym wciąż brakuje fizycznego dowodu łączącego tych dwóch z morderstwem. Przeszukiwania kanionu niczego nie wnoszą, strzelb nie znaleziono. Ale detektyw nie daje za wygraną. W końcu udaje się namierzyć sklep, w którym zakupiono 2 strzelby kalibru 12 na nazwisko przyjaciela braci, Donovana. Policjanci natychmiast kontaktują się z mężczyzną, aby potwierdzić, gdzie był tego dnia. Był w pracy i ma na to żelazne alibi. Więc to nie on kupił broń. Podpis pod transakcją nie należał do niego. Należał do Erika. W końcu ich mają. Zarówno rodzina ze strony ojca, jak i matki robi wszystko, aby pomóc chłopcom znaleźć najlepszego adwokata. Pada na Leslie Abramson. Jest żyletą, która specjalizuje się w obronie zabójców. Drobna blondynka z burzą loków nie przebiera w słowach, a jeśli coś się jej nie podoba, wyraźnie daje o tym znać, bez znaczenia czy prokuratorowi, czy sędziemu. Sprawa braci Menendez jest jej 15. głośną sprawą o morderstwo. Wyceniona na $750 000 obrona zdaje się być niewielkim wydatkiem, biorąc pod uwagę, że na szali jest wyrok śmierci dla braci. 26 marca 1990 roku do sali sądowej sędzi Judith Stein beztrosko wkraczają dwaj bracia. 2 tygodnie, które spędzili w areszcie, nie popsuły im humorów. Z wysoko podniesionymi głowami, w skrojonych na miarę garniturach zakupionych tuż po śmierci rodziców, wchodzą rozdając uśmiechy i machają w stronę swoich bliskich siedzących na widowni, jakby za moment mieli do nich dołączyć. Pośród tych, którzy wspierają oskarżonych, można zobaczyć matkę Josego, która zaciekle broni wnuków, dziewczynę Lyle'a, Jamie Pisarsik, trenera tenisa Erika oraz sporą część rodziny Menendezów. Erik i Lyle bardziej przypominali młodych aktorów, celebrytów, niż podejrzanych o okrutny mord. Ich postawa nie przypada do gustu sędzi Stein. Jest drobną kobietą o nosowym głosie. Kiedy zaczyna mówić i spogląda znad swoich okularów na oskarżonych, cichichoczą. I to beztroskie zachowanie na starcie pogrąża ich w opinii publicznej. Sędzia nie potrafi ukryć zażenowania i złości. Każe im natychmiast wstać i dobitnie mówi.
Zostaliście postawieni w stan oskarżenia o wielokrotne morderstwo z pobudek finansowych, popełnione z premedytacją, z zaskoczenia, z użyciem broni palnej. Grozi wam za to kara śmierci. Czy przyznajecie się do winy? Jestem niewinny, odpowiada z uśmieszkiem młodszy. Jestem niewinny, powtarza za nim starszy brat. Bracia wracają do aresztu bez możliwości wyjścia za kaucją, w którym mają czekać aż do rozpoczęcia procesu. Abramson ma bronić Erika, a na adwokata Laila wybrano Jill Lansing. Obie kobiety zdają sobie sprawę z tego, że będą potrzebowały dodatkowych rąk do pracy przy tym procesie i obie zatrudniają jeszcze obrońców posiłkowych. Po drugiej stronie również stoi kobieta. Pam Bozanik, 39-letnia prokurator o ciemnobrązowych włosach, która jest całkowitym przeciwieństwem teatralnej i ekstrawaganckiej obrończyni Erika. Prokuratura ma duży problem z taśmami doktora Auziela, które są głównym i zarazem jedynym dowodem w sprawie. Nie wiadomo, czy w świetle prawa można z nich legalnie skorzystać, biorąc pod uwagę tajemnicę lekarską. W Kalifornii prawo chroni pacjenta nawet w sytuacji, kiedy wyzna on swojemu terapeucie, że pozbawił kogoś życia. 6 sierpnia 1990 roku sędzia Sądu Najwyższego Santa Monica orzeka, że ze względu na groźby, które Lyle kierował wobec doktora Auziela, lekarz zostaje zwolniony z poufności. Sąd również nakazuje przekazanie taśm z zarejestrowanymi spotkaniami do prokuratora okręgowego Los Angeles. Tym samym o istnieniu nagrań dowiaduje się opinia publiczna. Rodzina ze strony Kitty i Jose jest zszokowana. Zdecydowana większość do tej pory była niemal pewna, że chłopcy nie mają nic wspólnego z morderstwem rodziców. Informacje o nagraniach docierają również do więzienia. Lyle próbuje uciec. Erik zostaje pobity. Ich dobre humory zaczynają powoli znikać. W końcu po 2 latach, 4 czerwca 1992 roku, Sąd Najwyższy Kalifornii decyduje, że do rąk oskarżyciela mogą trafić jedynie te taśmy, na których z ust Lyle'a padają groźby w kierunku terapeuty. Było to tylko połowiczne zwycięstwo dla prokuratury, ponieważ decyzja ta zablokowała ujawnienie taśmy z 11 grudnia, na której bracia dyskutowali o morderstwie. Ale proces w końcu może ruszyć. Oskarżeni przebywają w więzieniu w Los Angeles, w osobnych celach, w sekcji, w której siedzieli tak sławni zabójcy jak Richard Ramirez, znany jako Night Stalker, czy O.J. Simpson. Posiłki spożywają w swoich celach, a 3 razy w tygodniu mogą przez godzinę poćwiczyć. Już w pierwszych miesiącach więzienia Erik popada w depresję i wykazuje skłonności samobójcze. Leczą go Xanaxem i zezwalają na wizyty księdza oraz psychiatry Williama Vicarego. Wtedy też, podczas tych rozmów, Erik zaczyna opowiadać o traumach, jakich miał doznać w dzieciństwie. Te wyznania staną się potem podwalinami kontrowersyjnej obrony braci. Lyle inaczej spędza ten czas. On planuje. Podczas inspekcji strażnicy zauważają, że kajdany Lyle'a są niemal przecięte, przez co natychmiast zarządzają kontrolę cel obu Menendezów. W celi młodszego znajdują 17-stronicowy list od brata, w którym opisana jest podróż do Ameryki Południowej, a następnie na Bliski Wschód, oraz rysunek budynku i jego klatek schodowych, którego niestety nie udało się śledczym rozpoznać. W liście tym Lyle uspokaja młodszego brata, że nie będzie zeznawał na jego niekorzyść. Daje mu też kilka rad, które, jak zauważył, ojciec udzieliłby jemu. Napisał: nie jestem zwykłym człowiekiem. Nie patrzę przez pryzmat nieumyślnego zabójstwa czy dożywocia. Widzę tylko wygraną, przegraną, honor i hańbę. Tata patrzy i nie zawiodę go po raz drugi, ani mamy, poddając się i sprawiając, że ich śmierć pójdzie na marne. Na pierwszy proces, który odbywa się w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Los Angeles, bracia czekają aż 3 lata. Przewodniczy mu sędzia Stanley Wisberg. 14 maja orzeka on, że ze względu na czas, koszty i wygodę odbędzie się 1 proces, ale będą 2 ławy przysięgłych.
Jedna z nich wyda wyrok w sprawie Erika, a druga w sprawie Laila. Od momentu aresztowania Menendezów aż do chwili rozpoczęcia procesu żadna z obrończyń nie ujawnia linii obrony. Prokurator Bozanik podejrzewa, że będą próbowały podważyć dowody jako niewystarczające do skazania braci za morderstwo. Jakież jest jej zdziwienie, kiedy słyszy z ust adwokatów, że to właśnie ofiary, Jose i Kitty, a nie Lyle i Eric, powinni zostać oskarżeni. Nikt nie może uwierzyć w to, co usłyszał. Ci aroganccy, rozpieszczeni do granic możliwości, bogaci synowie obwiniają swoich rodziców? Jak śmią szargać pamięć zamordowanych? O co ich oskarżają? O molestowanie seksualne. Wszyscy zamierają. Prokurator zaczyna drążyć te linie obrony. Bracia nigdy nikomu o tym nie powiedzieli. Nie było na to żadnych dowodów. Nigdy nie zauważono u braci medycznych śladów wykorzystywania. Nie było również żadnej historii przemocy w tej rodzinie. Tak więc panie adwokat Abramson i Lansing będą musiały dokładnie zrekonstruować przed ławą przysięgłych sytuacje, które miały te linie obrony potwierdzić. Natomiast rolą pani prokurator będzie udowodnienie, że bracia są kłamcami. 17 lipca 1993 roku, 3 dni przed rozpoczęciem procesu, Abramson udziela wywiadu Los Angeles Times i oświadcza, że w najbliższych dniach opinia publiczna pozna prawdziwą twarz zmarłych Jose i Kitty Menendez, a znany z mediów wizerunek szanowanej rodziny rozpadnie się na kawałki. Niezwykle ciekawy jest fakt, że prawniczki oskarżonych konsultowały się z Paulem Monesem, prawnikiem i obrońcą praw dziecka. Mones napisał książkę pod tytułem Kiedy dziecko zabija? Dzieci, które zabiły swoich rodziców. Opisuje, w jaki sposób prawnicy mogą skutecznie bronić dzieci oskarżone o zbrodnie. Książka ta opiera się na jego badaniach, które wykazały, że dzieci, które zabijają swoich rodziców, są zazwyczaj spokojne, mają niską samoocenę i atakują dopiero po latach prób zadowalania rodziców. Idąc za radą Monesa, adwokatki tworzą nowy wizerunek braci, jakże odbiegający od tego, który zaprezentowali przed laty. Ich klienci do sądu nie przychodzą już w bardzo drogich garniturach od projektantów, tylko w kolorowych swetrach, w których wyglądają raczej jak nastolatkowie, a nie 22 i 25-latek. Abramson ciągle poprawia sweter Erika, ściąga z niego niewidoczne kłaczki i trzyma mu rękę na ramieniu, jakby był małym chłopcem. Ma to sugerować, że nie broni potwora, a zagubionego młodego chłopaka. Chłopcy, bo tak wciąż nazywa ich prasa, mocno dojrzeli od ostatniego spotkania w sądzie w 1989 roku. Schudli, spoważnieli, z ich twarzy zniknął ten cwany uśmieszek. Erik nie wygląda dobrze. Lyle natomiast postanawia wciąż nosić tupecik, który nosi od 18 roku życia. Tupecik ten jeszcze odegra swoją rolę w tym przedstawieniu. Zainteresowanie rozprawą jest tak ogromne, że telewizja Court TV postanawia prowadzić transmisję całego procesu tak, aby każdy Amerykanin z perspektywy własnej kanapy mógł osądzić braci. 20 lipca 1993 rozpoczyna się proces braci Menendez. Otwiera go oświadczenie prokurator Bozanik. Bracia ze szczególnym okrucieństwem zamordowali swoich rodziców. Czaili się na nich, kiedy oni odpoczywali, a następnie zadali 6 ran ojcu i aż 10 matce. Bozanik mówi też ławie przysięgłych, jak bracia próbowali zacierać ślady, jak zatrudnili ochroniarzy w rzekomej obawie o swoje życia, jak przestrzelili kolana rodziców, tworząc tym samym dowód na egzekucję z rąk mafii. Omawia też szczegółowo zakupy braci tuż po morderstwie i pyta ławę przysięgłych, czy skoro kłamali w tak wielu sprawach, to czy molestowanie przez rodziców nie może być ich kolejnym wymysłem? Jako druga zabiera głos Jill Lansing, adwokat Lyle'a. Oświadcza, że tak, to prawda, że bracia zabili swoich rodziców i nie kwestionuje tego, że to się stało. Ale dlaczego do tego doszło? Odwraca się do ławy i mówi:
Udowodnimy wam, że morderstwa zostały popełnione ze strachu. Strach przed dwojgiem rodziców, którzy byli tak brutalni, tak manipulujący, tak perwersyjni seksualnie, że doprowadzili własnych synów do najbardziej desperackiego aktu skalania. Nie wyjawia jednak na razie żadnych szczegółów, ale z największą skrupulatnością zaczyna wyliczać wygody, jakie mieli bracia, aby skwitować to stwierdzeniem, że niczego im nie brakowało, więc to nie kwestie finansowe były motywem. Miał być nim strach po konfrontacji z ojcem, który przez lata wykorzystywał ich fizycznie i psychicznie. Zabili go, bo on groził im śmiercią, jeśli wyjawią tajemnice, przez które rodzina może stracić reputację. Lansing mówi, że katalizatorem była rozmowa chłopców kilka dni przed zabójstwem, kiedy to Eric po latach milczenia wyjawił Lyle'owi, że przez ostatnie 12 lat był molestowany przez ojca. Lyle miał wtedy się załamać i przyznać, że i on był wykorzystywany w wieku od 6 do 8 lat. Wtedy właśnie po raz pierwszy miało dojść do konfrontacji synów z ojcem, podczas której oni powiedzieli mu, że to koniec, a on miał im grozić śmiercią. Tego właśnie dnia mieli kupić w San Diego broń na nazwisko Donovana Goodrow. Lansing wyjaśnia, że morderstwa są wynikiem tego, w co wierzyły te dzieci. I tak 22- i 25-letni oskarżeni w mediach i podczas procesu będą od teraz nazywani dzieciakami. Obrońca tłumaczy też, że kwestia molestowania wypłynęła dopiero teraz ze względu na głęboki wstyd, jaki bracia nosili na swoich barkach przez te długie lata. Dla prokuratury czas ujawnienia tych rewelacji był nieco podejrzany. Lester Kuriyama, zastępca prokuratora okręgowego, darzy braci jeszcze większą pogardą niż prokurator Pam Bozanic. Jest przekonany, że są manipulatorami i kłamcami. Chce dla nich najwyższej możliwej kary – kary śmierci. W swoim wystąpieniu otwierającym mówi, że Menendezowie chcieli zabić swoich rodziców i nie dać się złapać. Zauważa też, że podczas terapii u doktora Auziela Eric wyznał, że ojciec go kontroluje i ten nie może robić wszystkiego, na co ma ochotę. Dodatkowo myślał, że zostanie wydziedziczony z testamentu, co było kolejnym powodem pozbycia się Jose. Matkę musieli zabić, bo byłaby nie tylko świadkiem, ale też partycypowałaby w testamencie. Leslie Abramson rozwija wiele tematów, które poruszyła wcześniej obrończyni Lyle'a. Zaznacza, że brak wcześniejszego wyznania o molestowaniu wynika z tego, że Eric nie ufa ani swojemu najbliższemu przyjacielowi Craigowi, ani długoletniemu terapeucie doktorowi Auzielowi. Abramson przedstawia matkę chłopców w ławie przysięgłych jako niestabilną, nieszczęśliwą kobietę, która była uzależniona od alkoholu, leków uspokajających i zezwalała na seksualny proceder pod swoim dachem. Przywołuje też wspomniany już wcześniej tupecik. Tak, on miał być niejako początkiem wszystkiego, kiedy to podczas kłótni matka zdarła starszemu z braci perukę z głowy, a Eric doznał szoku, bo nie wiedział, że brat takową nosi. To ponoć miało młodszemu uświadomić, jak rodzice tuszowali pewne kwestie i jak bardzo chcieli, aby wszystko na zewnątrz wydawało się idealne. Po tym odkryciu Eric miał rzekomo się odważyć i wyznać skrywaną od lat tajemnicę o wykorzystywaniu seksualnym. Adwokatki próbują tkać spójną linię obrony. W dzień zabójstwa ojciec miał powiedzieć Ericowi, że przyjdzie tej nocy do niego do pokoju, co spowodowało, że chłopak pękł. Prokuratura ciągle zauważa, że oskarżony z najmniejszymi szczegółami, bez obaw, opowiadał Auzielowi o morderstwach. Nie rozumieją więc, dlaczego nie wspominał o wykorzystywaniu, co przecież byłoby okolicznością łagodzącą. Nigdy wcześniej nie wspominali o tym, dopóki nie potrzebowali linii obrony. W pierwszej fazie procesu prokuratura wezwała aż 26 świadków, ochroniarzy braci, sprzedawcę strzelb, ekspertów komputerowych. Wszyscy mieli wskazać, że bracia byli wyrafinowanymi kłamcami.
Odsłuchano nawet nagranie zgłoszenia na 911, kiedy to Lyle zanosi się histerycznym płaczem i mówi, że właśnie wrócił do domu i znalazł zwłoki rodziców. I że ktoś ich zabił. Wszystko po to, żeby udowodnić, jak wyśmienitymi aktorami są oskarżeni. Wspomniano też o wycieczce poprzedzającej dzień morderstwa, tej na jachcie. Jeden ze świadków opisuje dziwne zachowanie braci, które Abramson, obrońca Erika, kwituje w taki sposób, że chłopcy unikali rodziców, bo bali się, że ci chcą ich zabić podczas rejsu. Ława przysięgłych jest zszokowana. Mieli zabić synów w towarzystwie całej załogi jachtu? Detektyw Zoller opowiada też, że bracia, którzy wrócili do willi o 5 nad ranem w noc po morderstwie, nie mogąc dostać się do domu ze względu na trwające tam czynności, poprosili policję o wyniesienie ich rakiet tenisowych. Prokuratura jest zachwycona. Właśnie takie zeznania mają przekonać ławę o arogancji braci. Obrona z kolei pyta, czy detektyw widział w willi odchody zwierząt. Ten zaprzecza, ale kwestia odchodów ma się potem pojawić jeszcze kilkakrotnie i świadczyć o tym, że Kitty była beznadziejną gospodynią i nie radziła sobie nawet ze zwierzętami domowymi. Świadkowie za każdym razem zaprzeczali takim doniesieniom, ale sam fakt zadania takiego pytania powoduje, że media zaczynają tworzyć negatywny obraz pani Menendez. Prokurator wzywa też eksperta od broni, który ławie przysięgłych demonstruje, jak działa strzelba 12-kalibrowa. Oprócz pociągnięcia za spust, trzeba ją potem dwukrotnie pompować. Ma to wykazać, ile wysiłku i zachodu miało kosztować braci oddanie tak wielu strzałów, co mogłoby wykluczyć działanie w afekcie. Również zeznania przyjaciół braci mają ich pogrążyć. Przeciwko nim zeznają ich najbliżsi kumple sprzed lat, Craig i Donovan Goodrow. Craig oczywiście wspomina o tym, jak 6 dni po zabójstwie Eric wyznał mu, że zrobili to. Oświadcza też, że młody Menendez nigdy nie wspomniał o wykorzystywaniu. Przypomniał o wspólnie napisanym przed laty w liceum scenariuszu, który mógłby świadczyć o tym, że pomysł morderstwa kiełkował w głowie Erika od lat. Goodrow, ten, którego dokumentu użyli do zakupu strzelb, także nie przypominał sobie, aby bracia kiedykolwiek oskarżali rodziców o molestowanie. Z drugiej strony obrona powołuje na świadków osoby, które mają potwierdzić zeznania braci. Jest to ich kuzynostwo. Diane, córka siostry Kitty, zeznaje, że spędzała u Menendezów wakacje i była świadkiem psychicznego znęcania się nad nimi. Wspomina też, że 8-letni wówczas Eric powiedział jej, że boi się spać w jednym łóżku ze swoim ojcem i wskazując na swoje krocze, powiedział, że ojciec tam go dotyka. Diane poinformowała o tym Kitty, ta jednak nie uwierzyła kobiecie i odesłała Malta do swojego pokoju. Kobieta widziała również, jak Jose brał prysznic ze swoimi synami. Jej ciotka Kitty miała jej również udzielić pewnej życiowej rady, aby ta nie miała dzieci, bo one jedynie wbijają klin między małżonków. Drugim zeznającym na korzyść braci jest ich kuzyn Andy, syn siostry Jose. Był on w niezwykle zażyłych stosunkach z młodszym Menendezem. Kiedy Eric miał 12 lat, zapytał go, czy jego ojciec również go tam masuje? Czy to jest normalne? Andy mówi, że chłopak kilka dni później znów o tym wspomniał. Tym razem miał też powiedzieć, że sprawia mu to ból i nakazał mu przysiąc, że nigdy nikomu nie wyjawi jego tajemnicy. Świadkiem, na którego zeznania czekano z największą niecierpliwością, był dr Oziel. Obrona od razu na niego naskakuje, podważając jego wiarygodność przez stosunki seksualne, społeczne lub biznesowe z 2 jego pacjentami. Doktor zeznaje od 4 sierpnia przez 6 dni. Jego zdaniem bracia zabili ojca, ponieważ sprawiał, że czuli się gorsi. Sterował ich życiem, dominował w nim. Matka była niewygodnym świadkiem i dlatego zginęła. Podważył też teorię obrony o działaniu w afekcie i samoobronie. Przywołuje rozmowę z Erikiem o serialu, który był dla niego inspiracją.
Obrona oczywiście skupia się nie na taśmach, a na samym terapeucie. Wytykają jego romans z Judah Lon Smith oraz to, że kochanka wyjawiła sekretne terapie z Menendezami, aby się na nim odegrać po rozstaniu. Emitowany w telewizji niczym reality show proces spowodował, że wiele osób bliżej czy dalej związanych ze sprawą chętnie udziela wywiadów, aby ogrzać się w świetle reflektorów. Jedną z takich osób jest Luis, długoletnia kochanka zamordowanego Jose. Chce ona być powołana jako świadek prokuratury i obalić okropny wizerunek Jose i Kitty, jaki tworzyła obrona braci. Zmarły był w jej mniemaniu wyjątkowym biznesmenem, ale przede wszystkim dżentelmenem. A Kitty, choć zdradzana przez męża, była pełną klasy kobietą. Ostatecznie jednak prokuratura nie wzywa Luis na przesłuchanie. Obrona chce wezwać 90 świadków, co blokuje sędzia. Ostatecznie zeznaje jedynie 50. Przez 3 miesiące adwokaci udowadniają obu ławom przysięgłym, że chłopcy musieli zabić, by samemu nie zginąć. Zeznawali nauczyciele, trenerzy, przyjaciele, członkowie rodziny i całe rzesze biegłych ekspertów. Lyle zeznaje przez 9 dni, a jego odpowiedzi są tak drastyczne i pełne szczegółów, że nawet najwięksi sceptycy historii o molestowaniu zaczynają powoli w nią wierzyć. Mężczyzna załamuje się, jego głos drży, z trudem bierze oddech. Mówi, że ojciec zaczął wykorzystywać go seksualnie, kiedy miał 6 lat i trwało to przez kolejne 2 lata. Potem tego samego dopuściła się jego matka. Miał wtedy 11, może 12 lat. Dotykała go. W łóżku obecny był też jego ojciec. Na sali czuć napięcie. Nikt się nie rusza. Wszystkie oczy wpatrzone są w mężczyznę, który łka jak małe dziecko. Nagle Lyle mówi: a ja zrobiłem to samo Erikowi. Teraz wszyscy patrzą na młodszego, któremu na skroni zaczyna pulsować żyła, a po policzkach płyną łzy. Czyżby ostatnia z tajemnic rodziny Menendezów właśnie została wyjawiona? Starszy z braci opowiada, jak zaprowadzał swojego 5-letniego brata do lasu i ze szczegółami zdradza, czego dokonał, a właściwie mówi o tym, że zrobił to samo, co w tym czasie robił mu jego ojciec. Na pytanie pani prokurator, dlaczego nie uciekli, odpowiada, że jego ojciec był tak wpływowym i kontrolującym mężczyzną, że miał policję w kieszeni i nikt by mu w to nie uwierzył. W międzyczasie prokuratura ujawnia, że starszy z braci chciał przekupić swoją byłą już dziewczynę, aby ta zeznała, że jego ojciec i ją wykorzystywał seksualnie. Jamie odmówiła i złożyła doniesienie o propozycji łapówki na policji. Opinia publiczna wrze. Jedni absolutnie wierzą w to, że synowie byli molestowani przez rodziców. Inni natomiast twierdzą, że wszystko to bujda, a bracia za wszelką cenę chcą kupić sobie jakiekolwiek dowody. 27 września zaczyna zeznawać Erik. Od pierwszego dnia wszystkim wydaje się bardzo niestabilny psychicznie. Wyjawia, że był pewien, że rodzice chcą go zabić, że bał się matki, która wiedziała dosłownie wszystko, co jadł, z kim był, co robił. Mówi, że to tak, jakby matka miała magiczne moce. Takie określenie mocno denerwuje prokuraturę, która już wcześniej zgłaszała sędziemu sprzeciw, że ponad 20-letni mężczyźni są przez swoją obronę celowo infantylizowani, po to, by ławy przysięgłych widziały w nich dzieci, nie dorosłych. Erik opowiada też, że jako dziecko dosypywał ojcu cynamon do herbaty, który miał rzekomo zmienić smak jego spermy. Ojciec tego nie zauważył? Zapytał prokurator Kuriyama. Nie pamiętam, odrzekł oskarżony. To nie pamiętam będzie padało jeszcze wielokrotnie w odpowiedzi na szczegółowe pytania prokuratora. Erik kilkakrotnie też rozmija się z prawdą, mówiąc na przykład, że nigdy nie widział serialu Billionaire Boys Club,
a o którym wspomniał przecież podczas terapii u doktora Oziela, czy kłamiąc, że broń zakupili już 3 lata przed morderstwem, bo bali się o swoje życie. Później oskarżony poda szczegóły okrutnej zabawy w lusterko. Gdy ojciec zmuszał go do stania nago przed lustrem i odpowiadania na pytania. Kiedy odpowiedź nie satysfakcjonowała Jose, ten kazał mu bić się w głowę. Wyjawia też intymne szczegóły na temat praktyk, jakim poddawał go jego ojciec, oraz gruźb. Nie wolno mu było nigdy nikomu o tym opowiadać, a szczególnie starszemu bratu. Mówi, że kilka dni przed morderstwem zbiegł zapłakany ze schodów po tym, jak ojciec znów go odwiedził w pokoju. Jego matka miała go wtedy zapytać, co się stało, a on płacząc odpowiedział, że i tak nie zrozumie. Kitty rzekomo przyznała, że doskonale wie, o co chodzi, że widzi, co się dzieje, że nie jest tak głupia. To miało przelać czarę goryczy. Na pytanie, dlaczego po tak strasznym czynie poszli do kina, zaczyna opowiadać, że po strzelaninie siedzieli i czekali, aż przyjedzie policja, która ich aresztuje. Byli przygotowani na to, że spędzą resztę życia w więzieniu. W końcu wystrzały były tak głośne, że wszyscy musieli je słyszeć. Ale nic takiego się nie stało. Nikt nie przyszedł, więc postanowili, że spróbują wyjść z tego cało i w końcu żyć normalnym życiem. Coraz śmielej w mediach wypowiada się rodzina Kitty, która nie może znieść tego, w jaki sposób obrona chłopaków przedstawia zmarłą w sądzie. Mówią, tak, Kitty była nieszczęśliwa. Tak, zaglądała do kieliszka, tak, wiedziała, że mąż ją zdradza, ale nigdy nie chciała skrzywdzić synów, nigdy by ich fizycznie nie wykorzystała. W ich mniemaniu bracia zamordowali ją z zimną krwią jedynie dla pieniędzy. Biegli eksperci powołani przez obronę próbują wykazać, że ilość strzałów, jaką bracia oddali w stronę rodziców i ogrom zniszczeń, świadczą o tym, że nie było to zaplanowane zabójstwo, a zbrodnia w afekcie. Wielu psychologów zezna też, że zachowanie braci na sali rozpraw, histeryczny płacz, szczegółowe zeznania dowodzą, że oni ten koszmar przeżyli. Ktoś, kto nie był wykorzystywany seksualnie, nie mógłby tego wymyślić, chyba że jest genialnym aktorem. Prokuratura wzywa na świadka pracownika Menendezów, który dbał o ich basen. Ten zeznaje, że w przeddzień zabójstwa był świadkiem bardzo aroganckiej i nieprzyjemnej wymiany zdań pomiędzy oskarżonymi a ofiarami. Mężczyzna zaprzecza również temu, jakoby bracia wyglądali na przestraszonych czy terroryzowanych przez rodziców. Podobnego zdania jest gospodyni domowa rodziny, która mieszkała u swoich pracodawców od poniedziałku do piątku. Nie słyszała, by małżeństwo krzyczało na synów, nie przypomina sobie wtorkowej awantury z tupecikiem w roli głównej, ani innych poprzedzających niedzielne morderstwo. Kwestię peruki porusza też Jamie Pisarsik, była dziewczyna Laila. Zeznaje, że Eric doskonale wiedział o tym, że jego starszy brat ją nosi, więc skłamał, że było to przed nim ukrywane. Na świadka zostaje powołany psychiatra, który badał Erika w więzieniu. Mówi on o jego bardzo złym stanie psychicznym, o lekach, jakie musiał zażywać i o tym, że chłopak opowiadał, że dopiero w więzieniu poczuł się bezpiecznie, bo przez lata bał się spać w domu. Zeznaje też, że bracia moczyli się w łóżkach, kiedy byli mali, a rodzice mokre prześcieradła kładli przed nimi podczas śniadania, aby ich upokorzyć. Podczas mowy końcowej prokurator Kuriyama mówi coś, co stanie się tematem wałkowanym przez media w całym kraju. Otóż ojciec oskarżonych, Jose, podejrzewał, że Eric był gejem. Miał go też za to nienawidzić. I chociaż syn temu zaprzeczał, to istniały zeznania więziennych strażników, którzy przyłapali Erika na niedwuznacznym akcie. To miało świadczyć o 2 rzeczach. Po pierwsze, Erik kłamie i to w wielu kwestiach. A po drugie, takie obcowanie z mężczyznami pozwoliło na podawanie tych wszystkich szczegółów podczas zeznań, które miały uwiarygodnić historię o molestowaniu. Tę mowę jedni potraktują jako
obrzydliwy przejaw homofobii. Drudzy, jako niepodważalny dowód, że bracia wszystko wymyślili, a doświadczenia seksualne młodszego pozwoliły na opracowanie spójnej linii obrony. 13 stycznia 1994 roku, po 16 dniach obrad, ława przysięgłych Erika ogłasza, że jest w impasie i nie jest w stanie osiągnąć porozumienia. 25 stycznia, po 24 dniach, to samo ogłasza ława starszego z braci. Nie są w stanie dojść do porozumienia, czy oskarżeni to bezwzględni mordercy, czy dręczone od lat ofiary. I choć nikt nie ma wątpliwości co do tego, że bracia zabili, w końcu sami się do tego przyznali, to trudno znaleźć odpowiedź na to, czy było to zaplanowane z zimną krwią morderstwo mające na celu korzyść materialną, czy zbrodnia w afekcie maltretowanych fizycznie i psychicznie dzieci, które z ofiar przekształciły się w zabójców. Drugi proces jest nieunikniony. Termin drugiej rozprawy zostaje wyznaczony na 12 czerwca 1995 roku, jednak ostatecznie rozpoczyna się dopiero w sierpniu. Bracia ponownie mają zostać osądzeni wspólnie, ale tym razem przed jedną ławą przysięgłych. Prokuratorów Pam Bozanik i Lestera Kuriyame zastąpił David Cohn. Ponieważ braciom skończyły się już pieniądze, za ich adwokatów zapłacą teraz podatnicy. Erika wciąż reprezentuje Abramson, natomiast Laila obrońca z urzędu Charles Gessler. Tym razem proces nie miał już być transmitowany przez telewizję. Sędzia nie chce, aby ławnicy byli narażeni na komentarze i informacje spoza sali sądowej. Zmniejszono też ilość świadków, zarówno obrony, jak i prokuratury. W sumie podczas drugiego procesu ma ich być 64, nie 101 jak poprzednio. Trwający 23 tygodnie drugi proces jest zdecydowanie mniej medialny, ale bardziej ponury i makabryczny. Nowy prokurator skrzętnie zapoznaje się z błędami swoich poprzedników i rezygnuje z powoływania na świadka doktora Auziela, który w poprzednim procesie nie wypadł zbyt wiarygodnie. Postanawia jednak wykorzystać taśmy z jego terapii. Decyduje, że ława powinna zobaczyć makabryczne zdjęcia z miejsca zbrodni i sekcji zwłok. A jako motywację czynu uznaje nie strach o życie czy wstyd, a chciwość. Prokurator Cohn rozpoczyna rozprawę od włączenia trzech taśm. Pierwsza to ta z przesłuchania policyjnego miesiąc po zabójstwie, gdzie pogrążeni w żałobie bracia wspominają rodziców, mówią, że za nimi tęsknią. Druga to ich przyznanie się do winy na terapii u Auziela. A trzecia to nagrany telefon na 911 z płaczącym Lailem, który mówi, że ktoś zamordował jego rodziców. Następnie prokurator atakuje informacją, która nie wypłynęła podczas pierwszego procesu. Adwokat spadkowy i jego żona zeznali, że bracia w 24 godziny po śmierci swoich rodziców przyszli do nich z sejfem Menendezów, wierząc, że właśnie tam jest ich Stary Testament. Sejf ten ostatecznie otworzono 2 dni później, ponieważ mieli być przy tym obecni jeszcze bracia zamordowanych. Sejf był pusty, a Erik i Lyle zawiedzeni. Pojawiają się też świadkowie, którzy zeznają, że na 2 miesiące przed morderstwem Jose miał mówić o chęci wydziedziczenia synów. Lyle go zawiódł brakiem chęci nauki w Princeton, a Erik był w jego mniemaniu mało uzdolniony i słaby. Zrekonstruowano też na manekinach dokładną ilość ran zadanych ofiarom, w tym również te w kolanach, które miały skierować śledczych na trop rzekomych mafijnych powiązań. Zabieg ten miał zaprzeczyć linii obrony, iż bracia strzelali w panice na oślep. Podczas 15 dni zeznań w drugim procesie Erik znów opowiada o molestowaniu przez ojca i matkę. Mówi też o tym, że rodzice byli agresywni i że wiedział, że ojciec chce go wydziedziczyć, ponieważ ten groził ujawnieniem rzekomego molestowania.
Eric zostaje przedstawiony przez prokuraturę jako kłamca, który przez 6 miesięcy oświadczał nieprawdę na temat morderstwa, a o molestowaniu przypomniał sobie dopiero wtedy, gdy zrozumiał, że może zostać skazany na karę śmierci. Wypomina mu też, że miał samochód, pieniądze. Mógł odejść od agresywnego ojca lub choćby pójść do armii. Eric mówi wtedy: ojciec był najpotężniejszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Nic mnie przed nim nie chroniło. Biegły lekarz zeznaje, że Eric cierpi na zespół stresu pourazowego spowodowany wieloletnimi, powtarzającymi się aktami przemocy seksualnej i psychicznej, a jego klasycznymi objawami są koszmary i amnezje. Obecny adwokat Laila ma nową linię obrony. Jego klient nie zabił w afekcie, jak próbowano udowodnić poprzednio. Tym razem zrobił to z nienawiści i pasji. Chciał rodziców ukarać za całe zło, jakie wyrządzili jemu i jego bratu. Dlaczego obrona zmieniła strategię? Dlatego, że nie chcieli, aby Lyle po raz kolejny zeznawał. Oficjalna wersja mówi o tym, że był wycieńczony po pierwszym procesie, w którym opisując szczegóły gwałtu, jakiego na nim dokonywał ojciec, załamał się i nie chciał przez to przechodzić po raz kolejny. Mniej oficjalna wersja mówi, że prokuratura zdobyła nowe dowody, między innymi list do przyjaciela, w którym starszy z Menendezów chwali się, jak mydlił oczy ławie przysięgłych podczas swoich zeznań. Gdyby Lyle zaczął zeznawać, musiałby na niewygodne pytania prokuratury odpowiedzieć. Oskarżenie dociera również do informacji, że Eric przed masakrą poszedł na strzelnicę, żeby poćwiczyć strzelanie. Prokurator Cohn jest podczas swojego wystąpienia niezwykle sarkastyczny. Poniża braci i mówi nawet, że to najgłupsza, najbardziej absurdalna historia, jaką kiedykolwiek opowiedziano na sali sądowej. Jest za te słowa szeroko krytykowany, bo jeśli bracia faktycznie są ofiarami przemocy seksualnej, to jego wypowiedź może uderzyć w inne ofiary i pozbawić je wiarygodności. Cohn wzywa też przysięgłych do tego, by uznali braci winnych morderstwa pierwszego stopnia, a nie zabójstwa, co będzie miało później niebagatelne znaczenie. 20 marca, po 4 dniach narad, ława przysięgłych ogłasza werdykt. Bracia są winni zarzutu morderstwa pierwszego stopnia. Ze względu na szczególne okoliczności, jakimi był spisek w celu popełnienia morderstwa oraz wielokrotne morderstwo, istniały tylko dwie możliwości skazania: dożywocie w więzieniu bez możliwości zwolnienia warunkowego lub śmierć przez egzekucję. 4 kwietnia, kiedy ława deliberuje nad wyborem kary, staje się coś, co szokuje wszystkich. Doktor Vicary, ten, który w 1990 roku zaczął leczyć Erica w areszcie, ten sam, któremu chłopak po raz pierwszy opowiedział o molestowaniu, przyznaje się do popełnienia przestępstwa. Na prośbę Leslie Abramson, pani adwokat Erica, pominął w swoich notatkach całe sekcje, które obciążały oskarżonego. Prokurator Cohn jeszcze zacieklej walczy o karę śmierci dla braci. Nie tylko ze względu na czyn, jakiego dokonali, ale również na linię obrony. Mówi, że ta miała ich wybielić i dać jasny sygnał młodemu pokoleniu, że może bezkarnie mordować, jeśli tylko nie zgadzają się z narzuconymi na nich normami. 2 lipca 1996 roku, czyli niemal po 7 latach od morderstwa, bracia w końcu słyszą wyrok. Sędzia Wisberg skazuje oskarżonych na dożywocie, bez prawa ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Po kilku tygodniach Menendezowie udzielają wywiadu Barbarze Walters, ikonie amerykańskiego dziennikarstwa. Rozmowa ta ma na celu ocieplić nieco wizerunek chłopców po ogłoszeniu wyroku. Bracia wciąż czekają na decyzję, czy resztę życia spędzą w jednym więzieniu, gdzie będą mogli widywać się podczas posiłków lub spacerów, czy ich drogi zostaną na zawsze rozdzielone po osadzeniu w oddzielnych placówkach. Eric mówi podczas wywiadu, że bierze całą winę na siebie. Gdyby nie powiedział Lyle'owi, że był molestowany, ten nie skonfrontowałby się z ojcem
i nigdy nie doszłoby do tego, do czego doszło. Opowiadają też o swoim ojcu, że był najpotężniejszym, najsilniejszym mężczyzną, jakiego znali. Eric mówi, że on sam był zwykłym dzieciakiem. Barbara Walters natychmiast mu przerywa. Byłeś zwykłym dzieciakiem? Eric, ty zamordowałeś swoich rodziców. Nie byłeś zwykłym dzieciakiem. Wiem, odpowiada z uśmiechem Menendez. Niestety ten wywiad nie wpływa najlepiej na wizerunek wskazanych. Po 30-minutowym spotkaniu bracia zabrani są do swoich cel. I to jeden z ostatnich momentów, kiedy się ze sobą widzą. 10 września 1996 roku bracia zostają rozdzieleni. Lyle trafia do więzienia stanowego North Kern, a Eric do więzienia stanowego Kalifornii. Zostają też oddzieleni od innych skazanych i sklasyfikowani jako szczególnie niebezpieczni więźniowie. Inni osadzeni wciąż widzą w nich bogate dzieciaki, choć oni roztrwonili cały majątek na swoją obronę. W trakcie odbywania wyroku obaj bracia żenią się. Lyle w styczniu 1997 roku bierze ślub z Anną Erickson, modelką i byłym króliczkiem Playboya. Małżeństwo to jednak nie przetrwa nawet roku, ponieważ kobieta przyłapuje go na zdradzie. Osadzony wymieniał listy z inną, co doprowadziło do rozwodu z Anną. Lyle żeni się ponownie w 2003 roku z redaktorką magazynu z Sacramento Rebecca Sneed, z którą znał się od około 10 lat. Eric wziął telefoniczny ślub ze starszą o 9 lat Tammy Ruth, która o ich małżeństwie napisała bestsellerową książkę. Co ciekawe, stan Kalifornia nie zezwala więźniom skazanym za morderstwa lub odsiadującym karę dożywocia na wizyty małżeńskie. Dlatego małżeństwa braci nigdy nie zostaną skonsumowane. Będąc w oddzielnych więzieniach, nie mogą rozmawiać ze sobą przez telefon, ale piszą do siebie listy i grają w szachy, wysyłając sobie ruchy pocztą. I tak przez ponad 20 lat, aż w końcu stają twarzą w twarz w zakładzie karnym w San Diego. Kiedy widzą się po tylu latach, wpadają sobie w ramiona i stoją w milczeniu przez kilka minut, a z oczu płyną im łzy. Od teraz znów mogą być razem. I chociaż wydawało się, że w sprawie tej już nic nowego się nie wydarzy, to historia ta dostała nowe życie w 2021 roku i możliwe, że zostanie ponownie rozpatrzona. Wszystko za sprawą TikToka. Na platformie pojawiły się zdjęcia braci Menendezów, przystojnych, młodych morderców. Co ciekawsi, zaczęli drążyć, kim oni są. A ponieważ cały proces dzięki Curt TV dostępny jest online, to nowe pokolenie poznało historię Erica i Lyla. Filmy z płaczącymi podczas zeznań, rzekomo molestowanymi przez rodziców mężczyznami, stały się wiralowe. Dzisiaj kwestia molestowania dzięki takim ruchom jak Me Too wygląda zdecydowanie inaczej niż w latach 90. Nikt nie zaprzecza temu, jak okrutnej zbrodni dopuścili się bracia, ale nowe pokolenie, za fasadą cynicznie uśmiechniętych, bananowych dzieciaków, zobaczyło też niewinnych i skrzywdzonych mężczyzn. Oprócz tego pojawił się nowy dowód w sprawie. Po śmierci wspierającego ich w trakcie procesu kuzyna Andy'ego, jego matka, sprzątając pamiątki po synu, znalazła list, który Eric miał rzekomo napisać do kuzyna na kilka miesięcy przed zabiciem rodziców. Eric pisze w nim: Mama nie radzi sobie dobrze. To tak, jakby była tutaj fizycznie, ale psychicznie po prostu odeszła, jeśli wiesz, co mam na myśli. Ona wariuje z byle powodu. Szkoda mi jej. Nie wiem, dlaczego znosi gówniane zachowanie taty. Czasami chciałbym móc z nią porozmawiać o różnych rzeczach. Wiesz, może pewnego dnia. Zwłaszcza o ojcu i o mnie. Ale sposób, w jaki ona go uwielbia i mówi mu wszystko, powoduje, że tak bardzo się boję, że przekażę mu to, co ja jej powiem. Po prostu nie mogę ryzykować. Lyle wdał się z nią w wielką kłótnię o to, dlaczego nie możemy spędzić Bożego Narodzenia z resztą rodziny.
Mama wystraszyła się i powiedziała, że jeśli chce, może iść sam. Po prostu nie wiem, dlaczego chce go tak skrzywdzić. Lyle chciał zostać, ale tata mu nie pozwolił. Więc teraz utknąłem tutaj sam. Staram się unikać taty. To się nadal dzieje, Andy, ale teraz jest jeszcze gorzej. Nie potrafię tego wyjaśnić. On ma taką nadwagę, że po prostu nie mogę znieść jego widoku. Nigdy nie wiem, kiedy to się stanie i doprowadza mnie to do szału. Każdej nocy nie śpię, myśląc, że on może wejść do pokoju. Muszę to wyrzucić z głowy. Wiem, co powiedziałeś wcześniej, ale boję się. Po prostu nie znasz taty tak jak ja. On jest szalony. Ostrzegał mnie 100 razy, żeby komukolwiek nie mówić, zwłaszcza Lyle'owi. Czy naprawdę jestem dziwakiem? Nie wiem, czy przebrnę przez to. Poradzę sobie, Andy. Muszę przestać o tym myśleć. Coraz śmielej mówi się też o tym, że w świetle nowych dowodów istnieje szansa na złożenie apelacji do wyroku i zmianę kwalifikacji czynu z morderstwa na zabójstwo. Bo jeśli bracia musieli się bronić przed swoimi rodzicami, to wtedy ten akt byłby zabójstwem, a wyrok zmieniłby się z dożywocia na przykład 25 lat, a tyle bracia już przesiedzieli. Więc czy istnieje możliwość, że Eric i Lyle Menendez wyjdą kiedyś na wolność? Morderstwo, bogactwo, a w tle przemysł filmowy. Od samego początku było pewne, że ten proces będzie medialnym serialem, który będą śledzić miliony ludzi. Nikt wtedy nie dopuszczał takiej możliwości, że za zamkniętymi drzwiami willi w tak zwanej dobrej rodzinie może dochodzić do nadużyć. Czy gdyby do tej zbrodni doszło dziś, mordercy zostaliby potraktowani inaczej? Czy bracia Menendez są ofiarami terroru i molestowania ze strony rodziców? Czy może wyrachowanymi, rozpieszczonymi dzieciakami, którym znów się udało wszystkich przechytrzyć? A może jest i tak, i tak? Czy kiedykolwiek poznamy prawdę? Mam wrażenie, że ten najdłuższy w historii USA proces jeszcze się nie skończył. Koniecznie daj znać, co myślisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polajkuj, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.